Tadeusz Rydzyk jest bez wątpienia jednym z najbardziej przedsiębiorczych duchownych w Polsce. Zakonnik zarządza m.in. telewizją Trwam, w której regularnie goszczą najważniejsi politycy obozu władzy. Co ciekawe, sam redemptorysta zdecydował się zadzwonić do studia podczas wywiadu Zbigniewa Ziobry dla jego medium. Tadeusz Rydzyk dzięki swoim mediom uzyskał silny wpływ na krajową politykę. Nierzadko w telewizji Trwam zobaczyć można prominentnych działaczy Zjednoczonej Prawicy. Niedawno do studia zaproszony został Zbigniew Ziobro, obecnie pełniący, m.in., funkcję ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro gościł w telewizji Trwam. Problem wymiaru sprawiedliwości to przeciągające się postępowania, budzące wątpliwości wyroki, a także kodeks etyczny części środowiska sędziowskiego. Nasze sądownictwo zostało ukształtowane podczas rozmów z Jaruzelskim. Mechanizm grubej kreski spowodował liczne patologie i problemy, mówił Ziobro na antenie. Minister stwierdził ostatecznie, że proponowane przez PiS reformy spotkały się z protestem, gdyż stawiający opór mieli przez nie rzekomo stracić swoje wpływy. Dodawał przy tym, iż osoby niezgadzające się ze zmianami miały przy tym wsparcie opozycji i instytucji europejskich. To jest atak na Polskę. My chcemy sprawnego sądownictwa i silnego kraju. Eurokraci tego nie chcą. Chcą, by Polska się rozmyła. Dążą do utworzenia państwa europejskiego, twierdził Ziobro, nie odstępując od typowej dla Zjednoczonej Prawicy narracji w tej kwestii. Dzisiaj grzeje, 10-letnie dziecko nie żyje. Tragiczne znalezisko na lotnisku w europejskiej stolicy 2. Druzgocąca wiadomość. Nie żyje Grażyna Przybylska, rodzina wystosowała apel. Tadeusz Rydzyk zasypał Ziobrę podziękowaniami. Widzowie byli więc naprawdę zdumieni, kiedy w pewnym momencie usłyszeli na antenie głos Tadeusza Rydzyka. Zakonnik zadzwonił do studia, aby podziękować ministrowi za jego pracę. Jednocześnie skrytykował senatorów z ramienia partii opozycyjnych w sposób jeszcze mocniejszy niż zazwyczaj. Jest tyle do naprawienia, trzeba wiele rzeczy uporządkować. Życzę dużo siły. My powinniśmy się modlić i wspierać takich ludzi. Ci, którzy tak poniewierają pana ministra, postępują haniebnie. Zastanowić się powinna też opozycja. Jak patrzę na Senat, to oni nie robią ustaw, tylko jeżdżą i robią nie wiadomo co. To są ludzie wykształceni, po studiach. Jeśli się z czymś nie zgadzają, to trzeba mówić merytorycznie. Po co te wyzwiska? Co to są za ludzie? Stwierdził Rydzyk, jednocześnie nie podając konkretnych przykładów negatywnych działań osób, których kompetencje podważył. Bardzo przychylne słowa duchownego ucieszyły oczywiście samego Ziobrę. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie Rydzykowi zdarzało się też stanowczo krytykować rządzących, więc po wysłuchaniu jego kolejnej opinii,
minister zapewne odetchnął z ulgą. Chciałbym ogromnie podziękować za te słowa, szczególnie za modlitwę. Kto jest blisko Pana Boga, ten jest na dobrej drodze. Dobrze, że jest Radio Maryja i Telewizja Trwam, gdzie możemy rozmawiać bez niepotrzebnych emocji o Polsce, odpowiedział polityk Solidarnej Polski. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.